Dzień dobry Państwu! Pięknie i serdecznie witamy. Witajcie u was. Jak pięknie! Jak pięknie, bardzo. Jak wiosennie, jak cudnie. Jaki ty masz dobry ślub, że ty wszystko widzisz, bo ja nie widzę nic. Nie widzę, ja cygania, wiesz, jaką mgła jest, patrz. No, ale, mieli. Ale wiesz co, widzę dużo jasnych ubrań, to znaczy, że idzie wiosna. Ja jestem tylko na... Wyście są na czarno ubrani. Czarne szczupla, dlatego nie ma czarnych prezerwatyw. Tak. Znaczy, są do składania kondolencji wdowom. Dobra, chłopcy, zaczęły się żarty, a wiecie czemu? Bo zawsze jak są jakieś urodziny, to się przecież żartuje, nie? A dzisiaj mamy 10. Śląsko Gala Biesiadno. Taki jubileuszek. 10. Urodziny! Będziemy fajrować, będziemy się wygłupiać, opowiadać przaśne kawały. Drodzy moi kochani, ruchem na synie, kierować to was będą. Jak zawsze, przez te 10 lat, niesamowito, jedna z najpiękniejszych frelek w Europie, a na pewno najpiękniejsza. Na coś liczy. Na Śląsku, tak żeś mi kozała powiedzieć. Joasia Bartel! Witam Państwa wszystkich serdecznie. Witam was. Drodzy moi kochani, po mojej lewej stronie również ten przystojny dżentelmen, prezenter Radia Fest, prezenter telewizyjny, liczący na to, że zawsze dzisiaj bardzo dużo znajomości, jak na wiosnę przystało z miłymi paniami, Marcin Janota. Bardzo serdecznie witam. I proszę Państwa, najfajniejszy miś, którego lubię, chodź tu, miś, ino do mnie. Zrobimy się prąd jedności. I ojno, chciałabym powiedzieć, że i coraz bardziej my są do siebie kompatybilne. Tak. Jak ying i yang. Bo patrzcie, tamkaj on jest wypukły, no. Jest wklęsło. Aha. I odwrotnie. Tu jest mój puzzle i od dzisiaj będę do ciebie go dać, mój klocku Lego, misiu. Dziękuję. Daj mi buzi. Tak. Asiu, tak się przejemy. Przepraszam. Z tobą się też będę całować, ale muszę uważać, mam płodne dni. Aha. Bo trochę mi się przykro zrobiło, naprawdę. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, o Andrzeju napisano nawet piosenkę. Wiedzą Państwo? Pamiętacie? Hej dziewczyno, spójrz na misia. Ale też jest stary niedźwiedź, mocno śpi. Aha, tak. To nowa wersja. Tym, co napisał ta piosenka o tej dziewczynie, co patrzy na misia, a potem na mnie wejrzał go do jakiego, zrobił błąd. Drodzy Państwo, my też musimy coś tutaj zdradzić a propos roli, którą mamy jako konferansjer, że nie da się ukryć, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale konferansjer jest jak biustonosz. Ludzie. Naprawdę. Patrz, jak przyjada do domu, a mi staro powie, ty mój cyl carcze piernie, no. Jak to będzie brzmiało? Czemu zaś? Ale on chyba pije do mnie te. A wiecie Państwo dlaczego? Niby niepotrzebne, a podtrzymuje wszystko. Tak. Tak. A skąd jesteś taki pewien, że mam go dzisiaj ubrany? Tego nie wiem. I tak ci zrobi Joasia i teraz ja już zapomniał, co miał powiedzieć. Nie przejmuj się, Janota, pogodzi ci kota. Drodzy Państwo, no to rozpoczynamy tą jubileuszową 10. galę biesiadną, a na dobry początek, Andrzeju. Na dobry początek nowości, których dziś nie zabraknie, czyli promocję nowych płyt. Oczywiście będzie przerwa, będzie możliwość nabycia tych płyt, jak to tradycyjnie u nas bywa, bez VAT-u, bez PIT-u, chyba taka płyta będzie po 3 dychy, ale jak ktoś kupi dwie, zapłaci 60. Także warto będzie, kochani. No i tu już właśnie Marcin pokazuje tą pierwszą promocyjną płytę. Zespół znacie doskonale. Niech rozpoczną tą galę jubileuszową. Duet! Karo! Dzień dobry Państwu. Witamy Was bardzo serdecznie i bardzo wiosennie.
już czas. Teraz biesiada będzie tu na 102. Teraz nie wolno go dać, nie. Ze śmiechem i humorem ten fajer zacznie się. Ze śmiechem i humorem ten fajer zacznie się. Jo, i ty, i cała biesiada. Jo, i ty, i dobro zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Jo, i ty, i cała biesiada. Jo, i ty, i dobro zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Złote piweczko jest na dnie. Teraz fajno pieśniczka tu rozbawi cię. Teraz przysięga składo, że ze śmiechem i humorem wyda już bawić się. Ze śmiechem i humorem wyda już bawić się. Jo, i ty, i cała biesiada. Jo, i ty, i dobro zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Jo, i ty, i cała biesiada. Jo, i ty, i dobro zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Teraz wypijmy toast jeszcze raz. Teraz pożegnać trzeba już wszystkich was. Godomy do was cześć. Ze śmiechem i humorem biesiada kończy się. Ze śmiechem i humorem biesiada kończy się. Jo, i ty, i cała biesiada. Jo, i ty, i dobro zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Jo, i ty, i cała biesiada. Jo, i ty, i dobro zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Pięknie dziękujemy. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że jesteście wystarczająco rozgrzani, żeby dla Państwa zaprezentować nasz, jeden z największych naszych utworów, najlepszy, najlepiej odbieranych może w ten sposób, a mianowicie jest to piosenka Roz, dwa, trzy, cztery. Znacie? Że w moim sercu będziesz ty. Chcę z tobą być na dobre i na złe. Teraz już wiem, że dziś mi nie uciekniesz. Przytula cię, śpiewając słowa te. Roz, dwa, trzy.
trzy, cztery, dziukami dej, bo przecież to nic złego. Raz, dwa, trzy, cztery, dziukami dej, jeszcze jednego. Raz, dwa, trzy, cztery, dziukami dej, dziupka słodkiego. Bo drogie panie, kto dziupka dostanie, ze szczęścia próbować to jak ptak. Drodzy Państwo, wielkie brawa, duet Haro! Drodzy Państwo, przed nami artysta, który może za kilka miesięcy już będzie miał też swój pełny krążek. Na razie znamy jego jedną piosenkę, która jest prezentowana w stacjach radiowych, czyli utwór Paryż, ty i ja. Na co dzień mieszka w Niemczech, ale pochodzi ze Śląska. Nasz synek, można powiedzieć. Otóż już teraz powitajcie wielkimi brawami na gali biesiadnej. Team Fabian w piosence W tobie widzę cały świat! Słońce, wiatr, jakby ktoś wymyślił cię w swych najśmielszych snach. W tobie widzę cały świat, wszystko inne może wmuchnąć wiatr. Z tobą pragnę być do końca swoich dni. Przyszłaś jak sen, nie wiadomo skąd i jak. Zmieniłaś tamten dzień i cały mój świat. Przyszłaś od tak, jak po nocy blady świt. A ja wiedziałem, że moje szczęście to ty. W tobie widzę cały świat, niebo, ziemi, słońce, wiatr.
jakby ktoś wymyślił cię w swych najśmielszych snach. W tobie widzę cały świat, wszystko inne może stmuchnąć wiatr. Z tobą pragnę być do końca swoich dni. Przyszłaś bez słów, jak niespodziewany gość, jakbyś do moich ust wybiegła na wprost. Przyszłaś, a ja nie wiem jak dziękować ci za każdą chwilę dnia, za wszystkie spełnione sny. W tobie widzę cały świat, niebo, ziemię, słońce, wiatr. Jakby ktoś wymyślił cię w swych najśmielszych snach. W tobie widzę cały świat, wszystko inne może stmuchnąć wiatr. Z tobą pragnę być do końca swoich dni. Z tobą pragnę być do końca swoich dni. W tobie widzę cały świat. Kolejne takie odkrycie fajne, Tim Fabian. No to fajny tytuł, w tobie widzę cały świat. Nie wiem, dlaczego się pani śmieje, bo nawiązuje do tego, jak ten tytuł przypomniał, jak żech miał właśnie pierwszą swoją działcha w życiu, to ona też mi tak go dała. W tobie widzę cały świat, potem dostała brylę minus łoziemia. No. Będzie wesoło, kochani, bo teraz wesoła biesiada. I zaś taki fajny tytuł. Oddaję ci wszystko, co mam. Tym razem, już teraz, po długich latach małżeństwa, i oto śpiewam żonie w dzień wypłaty. Innej piosenki nie mogę zaśpiewać. Wesoła biesiada! Dzień już chyli się ku końcowi, znów nastanie nocy ton. Ciepła kawa wiatru powie, kładę dłonie na twą dłoń. Patrząc w gwiazdy, widzę przyszłość, która jasno mieni się. Więc posłuchaj, co chcę powiedzieć, zapamiętaj słowa te. Oddaję ci wszystko, co mam, dla ciebie dziś śpiewam i gram. Już skończą się noce, gdy ty byłaś sama i roniłaś łzy. Oddaję ci wszystko, co mam, dla ciebie dziś śpiewam i gram. Tak pragnę, byś wiedziała, że jestem tu, kocham cię. Każdy chce kochanym być. Czymże życie jest w samotności, kiedy trzeba się z tym kryć. Dla nas znikną te problemy, otwieramy nowy świat. Każda chwila jest uwielbieniem i tak będzie przez 100 lat. Oddaję ci wszystko, co mam,
dla ciebie dziś śpiewam i gram. Już skończą się noce, gdy ty byłaś sama i roniłaś łzy. Oddaję ci wszystko, co mam, dla ciebie dziś śpiewam i gram. Tak prawdę byś wiedziała, że jestem tu, kocham cię. La 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 la. Wszystko, co mam, dla ciebie dziś śpiewam i gram. Tak pragnę, byś wiedziała, że jestem tu, kocham cię. Pięknie wam dziękujemy. Proszę państwa, czy anioły mają rogi? Wiecie, do czego piję? Proszę państwa, wyjdzie tego człowieka nowa płyta i z tej nowej płyty zaśpiewa nam dzisiaj swoją nową piosenkę pod tytułem Słona łza. Przed państwem Bach i wychodzi Stach. Za oknem kwitnie bez, konwalia pachnie też. Budzi się wiosna ze snu, z tęsknoty brak mi tchu. Smutny dla mnie ten świat, ciebie wciąż mi tutaj brak. Kochanie, czekam znów tu, za mało nocą mam snu. Dlaczego robisz mi tak? Łza przecież słony ma smak. Za oknem już kwitną łzy, smak soli mają me łzy. Piołunem usta me są i oczy zachodzą głąb. Kochanie, wróć, proszę, wróć, goryczą tęsknotę czuć. Bo łza ma słony smak, twojego głosu jest mi brak. Słodkością były me dni, ja obok, a przy mnie ty. Nadmorski pusty brzeg, w polach zima i już śnieg. Na dzwonek czekam u drzwi, a w progu byś stanęła ty. Dlaczego robisz mi tak? Łza przecież słony ma smak. Za oknem już kwitną łzy, smak soli mają me łzy. Piołunem usta me są i oczy zachodzą głąb. Kochanie, wróć, proszę, wróć, goryczą tęsknotę czuć. Dlaczego robisz mi tak? Łza przecież słony ma smak. Za oknem już kwitną łzy, smak soli mają me łzy. Piołunem usta me są i oczy zachodzą głąb.
Kochanie, wróć, proszę, wróć, goryczą tęsknotę czuć. Kochanie, wróć, proszę, wróć, goryczą tęsknotę czuć. To ten sam mężczyzna, który zaśpiewał piosenkę Czy anioły mają rogi? Na pewno państwo znają, a już w czerwcu, z tego co rozmawialiśmy ostatnio ze Stachem, jest duża szansa na to, że pojawi się nowa płyta tego artysty w bardzo letnim klimacie, ale nie tylko zresztą. Bardzo gorąco polecamy. Drodzy państwo, zanim zapowiem kolejnych artystów, którzy się na tej scenie pojawią, to szybki zrobimy test i konkurs, jeżeli mogę. Dzielimy salę na pół. Prawa moja strona i lewa moja strona. Sprawdzimy, kto lepiej bije brawo. Gotowi? Uwaga! Prawa strona. To jest to. Dziękujemy. Lewa, co na to? Byli lepsi trochę. Uwaga! To teraz wszyscy razem. 3, 4... Aż się chce pracować. Drodzy państwo, już teraz na tej scenie pojawi się córa z ojcem. Ma na imię Sandra, ojciec Joachim. Nagrali wspólną płytę, na której znajdziecie różnorodne piosenki. Oczywiście bardzo piękne, do ucha i nie tylko. Jest nawet coś dla kierowców, driverów. Pozdrawiamy bardzo gorąco. I już teraz zaśpiewają piosenkę, tytuł Aż spojrzę, bo naprawdę się boję. Jo im pokorza. Sandra, Joachim Koi. Ja już od bajsla chciałem grać i za gitara wszystko dać. A kiedy w końcu dostał ją, patrzę, a ona wcale nie ma strun. I da do ujka, ujek, patrz, na tym pierolistwie ją mam grać. A ujek na to godą mi, naucz się grać, to struny kupia ci. Jak ja się wkurzył, godam wam, ja tym pieronem wszystkim dom. I o kiedyś płyta wydam ją i na estradzie byda stał. Już tela lot, a joduś grom i nie żałuję godam wam. Dzisiaj, że przyszedł do was grać, w piosenkach moich całą serce dać. Miałem organki, chciałem grać, to ciotka zaś tyć ją chce spać. Jak tak lermować będziesz mi, synek wyciepna kiedyś się za drzwi. Kiedyś saksofon w rękach miał, zawarł się w szafie i tam grął. Gdyć nie minęły godzin dwie, to zaś sąsiadka z dołu gęba drze. Ja się wkurzył, godam wam, ja tym pieronem wszystkim dom. I o kiedyś płyta wydam ją i na estradzie byda stał. Już tela lot, a joduś grom i nie żałuję, godam wam. Dzisiaj, że przyszedł do was grać, w piosenkach moich całą serce dać. Kiedyś kolega powiedział mi, grać szkoda czasu, godą ci. Lepiej byś fuzbal ze mną grał, a w granie spokój byś się chopie dął. Ludziska posłuchajcie mnie, jak który z was pośpiewać chce. Trzeba się ostro za to brać, a nie takich pierdołów dur słuchać. Jak ja się wkurzył, godam wam,
i o tym pieronem wszystkim dom. I o kiedyś płyta wydam ją i na estradzie wyda stał. Już tela lot, a Joduś grum i nie żałuję go domką. Dzisiaj, że przyszło do moc grać, piosenkach moich całą serce dać. Jak ją się wkurzył godom wum i o tym pieronom wszystkim dom. I o kiedyś płyta wydam ją i na estradzie wyda stał. Już tela lot, a Joduś grum i nie żałuję go domką. Dzisiaj, że przyszedł do moc grać, piosenkach moich całą serce dać. Mnie spotykają dzisiaj same przyjemności, jak to na urodzinach, proszę Państwa. Jaka wielka przyjemność zapowiedzieć kogoś, kogo znam naprawdę bardzo długo. I wiecie Państwo, z tym człowiekiem to ja zaczynałam moją tak zwaną karierę, prawda? Zaczynaliśmy razem jako ludzie świeżo po studiach, graliśmy z różnymi wielkimi gwiazdami. Myśmy byli takimi malutkimi wagonikami przy takiej dużej lokomotywie show biznesu. Ale bardzo miło wspominam te czasy. Miał wtedy dużo włosów na głowie. Teraz, żeby poczuć wiatr we włosach, musi jeździć na motorowerze z otwartym rozporkiem. Ale jaki zdolny! Ja jestem dumna jak świnia na łyżwach, jak on wychodzi na scenę. Bo ja mówię, to jest mój kolega, taki zdolny i taki naprawdę mój wielki kolega. Marcin Daniec! Hello! Nic nie mówię, nie będę sobie zabierał jednych z piękniejszych braw, jakie w życiu dostałem. Nie na darmo się mówi, na Śląsku ciężko pracują, ale się potem świetnie bawią. Skurczybyki obserwowałem przez te okienka, zazdrosny. Co tu, kto wyjdzie, mo brawa? Kto się pojawi na scenie? A ta się szwenda teraz, dokąd piękna, dokąd ty idziesz, powiedz? I zasłaniasz tu z 30 osobom, potem przyjdą, będą chcieli troszkę zwrotów pieniędzy za bilet. Kup sobie dobry aparat, będziesz siedziała tam, pach, 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 pach. A masz starą smienę, to jak tyc zaczynął tę galę, to ona robiła zdjęcia. Chyba mama jej. Słuchajcie, taka gala i ten tyc pamięta o przyjaciołach Ślązoków. Przecież stoi przed wami honorowy hanys. No co to jest? To na gali śląskiej takie braweczka? 28 roków temu. 28 roków temu, że chycił hanysa. Stoi czornie od wągla, jak ręce porządnie farbuje, jak się go weźmie do ręki. Ponieważ każdy dzień bez wazeliny uważam, że dzień stracony, witam największą śmietanę śląską zgromadzoną w Domu Muzyki i Dańca w Zabrzu. Tak wam dałem. I sobie sprawdzam, kto klaszcze. I wszystko już wiem. Parę osób tam. To już wiadomo, że są pielgrzymki z innych miast. Jeszcze się tyc pochwalił, że jest jak taki King Kong z Warszawy. Jeden. A propos King Konga z Warszawy. Jezus, teraz się przypomniałem. Słuchajcie, pierwszy pisior, równiusieńko rok temu, wychodzi na scenę, dostał takie podobne brawka do tych moich pierwszych i mówi, dziękuję wam za serce, mówi prezes, dziękuję wam za to ciepło, ale tak zawsze jest na Śląsku. A impreza była w Dąbrowie Górniczy. Jezus. Ja tego nie zapomnę nigdy. To jest po prostu niesłychane.
Misiuniu, jest prośba, wyłączamy telefon. I to rany boskie muszę pilnować. Chłop prawie 50 lat, jak mało lat. Nie dość, że tam i podpadła, to... No prawie młoda. Ile masz lat ciekawości? 16. I siedzisz spokojnie, co powinnaś już szturać tutaj. Coś... No, wyłączył, bo już myślałem, żeby... I to jeszcze trzymał telefon jak opłatek. Słuchajcie, powiedzcie mi, co się z nami zrobiło, rany boskie, z tymi telefonami. Dlatego tak cię podziwiam, że siedzisz nóżka na nóżkę. Twoje koleżanki, rówieśniczki w Krakowie w galerii. Tydzień temu. Przy stoliku siedzą 3 godziny. To się siedzi tak, patrzcie na mnie. Co to jest? Co to jest? I one nie rozmawiają z sobą, jak wiesz. A jak jest mniej nerwowa, to... Jezu. Słuchajcie, do was jechałem, nie wypominając, autostrada, 2 razy dycha, niech szlak. A nie wiem, czy wiecie, jak dawno temu jechaliście, już jest wyłączono na 30 kilometrach. No tam coś tam nikt, ale nikt tam nic nie robi, tylko jest wyłączono. Ja pytam, masz, kobitko, czelność brać 2 razy dychę za coś, co przypomina slalom gigant? Ona z pamięci mi tak, ponieważ autostrada nie straciła jeszcze cech autostrady płatnej. A wiecie, kiedy straci? Jak przy Dąbrowie będzie dziura tako, trzeba będzie zeskoczyć na dół, nadmuchać ponton, to wtedy za żółty czepek będą kazali zwrócić 2 złote. No przecież to po prostu coś nie było. I żniesz do Zabrza o godzinie 11, żeby dojechać na 3. I jedzie facet naprzeciwko i sobie myślę, oho, lepiej słyszy na lewe i lepiej mu się prowadzi lewą. To jedzie tak, patrzcie na mnie. I tak rozmawia. Trąbisz mu, sorry, poczekaj. 5 minut później i następny. I tu musicie od razu odgadnąć, co to za sytuacja. Jedzie tak. Karmienie dziecka? Dziecka się nie karmi w trakcie jazdy, nie cuduj. Powiem wam, nie będę was męczył. Pierdyknęła mu bateria, a ma krótki kabel do ładowarki z tyłu. To jest po prostu nie do wytłumaczenia. Co to z nami zrobił ten francowaty telefon? Mój sąsiad, w pana stylu, tylko starszy od pana o jakieś 20 lat. 80 ma. Słuchajcie, Franca wiem, że jest starszy, ale jak się zgodził? Jak się zgodził, że ma 6 dych, aż go żona... Za ty tam. W pana stylu, sąsiad mój, panie Marcinku, to, że młodzież ześwirowała na punkcie telefonów, to jest jasne. Ale ja dostałem szału, mówi sąsiad. Jak nie czuję komóry, to powiem panu tak, jakbym chory był. 8 dych. Mówi do mnie, tydzień temu jechałem po krakowsku i po śląsku. Jechałem do Sącza, tom się w Limanowy zorientował, że nie mam telefonu. No to mówię, dramat. Nie, jaki dramat. Wróciłem po komórkę, pojechałem jeszcze raz. Ludzie nie wezmą. Brawa, śmiało. Tak jakbyś kulą, jak nie masz telefon. Tu przy skręcie z De Gaulle'a, bo to jak nie skręcisz nielegalnie, wy macie dobrze, bo se zajeżdżacie jak ludzie. A artysta jak nie skręci na zakaz, to potem musi jechać dookoła całego Zabrza i z powrotem. No to tu skręciłem nielegalnie, kochani, i troszkę starszy młoda od ciebie, 18 lat, słuchawy wielkości opon, idzie. I pod koła, tu. To sobie wyobrażam, że smaruję SMS-a do dziewczyny, kocham cię i nie wiem, kiedy cię zobaczę. Ja sobie pomyślałem, jak tak będziesz szedł, no to może nawet nigdy, ale to pani to... Powiedziała, słuchajcie, powiedz mi, nie mogłeś zostawić telefonu w domu? Pa telefonku, pa. Pan idzie na galę, tyca 10, no. Pa telefoniu, pa.
i na poduszeczkę. Pan wróci. Pa. Nie można było? No. Coś nie do pomyślenia. Ale słuchajcie. Teraz się podliżę. Słuchajcie, Śląsku lek. Śląsku siuniuniek. Na imprezę kabaretowo-wokalną. No to jeszcze, że zabrał, to se chciał tam. Po ile bilety były, bo nigdy nie wiem. A też pierwszy rząd pytam, po ile są bilety. Jak to pewnie tyc Boguś rozrzucił darmochę. Po ile? No, po dychu, ta. To chyba po tym numerze masz wychodzić do domu. Po dychu. W każdym razie, no za parę złotych chciałeś nagrać najlepszy jeden z najlepszych w Polsce kabaretów, zwariowałeś, ale to na imprezę. Ale powiedzcie mi, wiecie, że do kościoła ludzie biorą telefony? Jezu, specjalnie mówię ludzie, żeby nie było, że my. Do kościoła młoda z telefonem i to z każdy wiek. Nie wytrzymał pół godziny? Bez telefonu, chyba że śpiewana. To nie wiem jak na Śląsku, ale w Krakowie godzinka śpiewana. Komunijna, dwie godzinki. Powiem wam, dlaczego księża wloką prawie dwie godziny. Kościół jest odpierniczony, te konwaliki po bokach. Taca. Na mszy pierwszokomunijnej każdy leczy wyrzuty sumienia. 9 lat dziecka nie widział. Dwie godziny trzymać dziecko. Dzieci. Jeszcze słuchajcie. Każde musi być na czczo. No to co trzecie? Ja to nazwałem syndrom Hillary Clinton. Czy wy sobie wyobrażacie, bo wrócę do wyborów amerykańskich, ona miała przewagę taką jak komor Broncos nad Dudziarzem? I gdzieś się to rozmyło. Jeszcze szła do Nyski tej amerykańskiej i tam który krzyknął: Hillary, mam twój laptop! I ta... A Donaldinho... Słuchajcie, pochwalę wam się. Czy wy wiecie, że pan Tyc, Boguś, na 10. galę zaprosił proroka z Krakowa? Wszyscy mówili, puści go w cuglach, Hillary, wygro, tak jak miał wygrać Broncos. A wygra. W niedzielę było nagranie dla Polsatu, we wtorek wybory. I stojący przed wami prorok powiedział, zobaczycie, że każdy kraj będzie miał swojego Donalda. Tu, to jest do sprawdzenia. I co on ma w sobie? Ta marynara, przecież tu mistrzun jest odpierniczony, to jest marynarka w cenie samochodu. Ten ma miliardy, jak ci ubierze te prawie sutannę, ten krawat dotąd. Jak uwodził Polskę w Jackowie i na Greenpointcie. I like Polish people, I like Poland. I na drugi dzień jak wygrał, all immigrants go away. Jezu. To trzeba być szpeniem. Ja sobie pomyślałem, jak ty chcesz wypierniczyć wszystkich imigrantów, no to w ciągu 3 dni na początku Melanii, twoja żona i 200 milionów people, torebki Louis Vuitton na okręty, a żegnać ich będzie 50 prawnuków Winnetu. Sobie wyobrażacie? Ale się zagadałem z tymi wyborami amerykańskimi. Jeszcze wam tylko powiem. Wczoraj Donald amerykański miał przemówienie. Zrobię do 1 czerwca tak w United States of States of, że każdy w Stanach będzie miał pracę. I w ciągu 30 sekund przemówienia stracił poparcie 100 milionów murzynów. Trzeba wiedzieć, co się mówi. Wracam do tych, którzy biorą telefony do kościoła. Do kościoła telefon bierze ten, kto kupił wczoraj. Chodzi o promocyjkę, a my, nie obraźcie się, jesteśmy jednym z niewielu krajów na świecie, że żeby, nie wiem, jakbyś był rozmodlony, jak ktoś wchodzi,
i wszyscy, kto? A tu pan Stasiu, telefonik, ludzie patrzą, i Samsung. I przy ołtarzu paru King Kongów, iPhone 7. I teraz tak, słuchajcie, kupił Franca telefon wczoraj, nie zna pinu, to się boi wyłączyć. Wchodzi na wielkie drzwi i od razu się modli, żeby nikt do niego nie zadzwonił. I tu emocje, ksiądz, pan z wami, a tu kieszoneczka, dałem ci kamień z wielkim love. Dałem ci kamień. I teraz uwaga, blondynki bez urazy. Dałem ci kamień i każda blondynka do torebki i szturo. Dałem ci kamień. Każdy mąż każdej blondynki, co ty szturosz? Przecież to nie jest twoja melodyjka. Dałem ci kamień z wielkim love, po kwadransie ksiądz. Moja. To za Krysti. Dałem ci kamień. Kto z państwa ma melodyjkę na czekanie? Jezus, się nikt nie przyznaje, nie cudujcie. Troszkę głupio, bo z Krakowa gość na Śląskiej Gali. Autoironicznie wam powiem, że mój sąsiad jest taki chytry, że nimo radia i mo trzy melodyjki na czekanie. Dzwonią do niego, nie odbiera i mo radio. Jak ja wrócę do Krakowa, to jest po prostu nie do uwierzenia. Jeśli ktoś z państwa ma melodyjkę na czekanie, wywalcie. Są artyści w Polsce, którzy piszą melodyjki dla pieniędzy. Unia Europejska będzie kasowała od 1 lipca każdą melodyjkę. Kto kojarzy Gang Marcela? Proszę, ręka do góry. A nie, jest źle. Rany boskie, to Śląsk. Powiem mu, spotkamy się w Jaworze Kołobielska, przekabluję. Marcel, młoda, nie drgnęłaś nawet, wisto. Piękne, inteligentne, mądre piosenki, świetny wokal, aksamit. Musisz wygooglać. Gang Marcela. Nie teraz, jak wrócisz do domu. Będziesz wiedziała, jak wszyscy słuchaliśmy. Marcel. Muszę pilnować młodzież. Ty też nie wiedziałaś. Ty też, młody, ty też. Muszę pilnować dla artysty. Przemijanie jest rzeczą straszną. Ja dzięki Bogu, dzięki państwu i panu Bogusiowi Tycowi przekonałem się, że nie mam jeszcze problemów z przemijaniem. Śmiało, śmiało! Zacząłeś, mistrzu, zapamiętam. Opowiem wam historię mrożącą krew w żyłach o przemijaniu. Byliśmy z małżonką na 18 chłopaka Rafała, jej sześniak. I ona do DJ-a mówi, niech pan puści coś Rafałowi. A DJ dostał momentalnie szału. Yo, 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 yo. Specjalnie Rafałowi na 18. Tyle było dni. I też tak ryknąłem, jak państwo sobie myślą, a tyle było, a 18. I drugi żarcik, podchodzi do mnie kolega Rafała, rówieśnik panienki, mówi, ty, a co to za dziadek śpiwo piosenkę Bednarka? Czy wymyśliłabyś to, młoda? To Bednarek, z pełnym szacunkiem, świetny chłopak, ale chciał wejść do branży i zżynał z dziadzia grechuty. Zapamiętasz? No. Dlatego pamiętajcie, Marcel napisał melodyjkę na czekanie pisiorom. Ale miesiąc później haratnął platformiarzom. Tu szczerze, tam goli. Melodyjka dla pisiorów. Młoda, uważaj. Gang Marcela. Złamano już tyle serc. Wspominać. Nikt nie chce śpiewać ze mną. Kurczybyki na Śląsku. Wspominać nawet. Ale napisał też dla platformy. Kto, kto, jeśli nie ty. Słuchajcie, teraz taki głupi żarcik. Środek Śląska, środek świata, środek Europy. Melodyjka dla SLD. Jaka cudna reakcja, zerowa, kocham was. SLD, młoda, bo oszaleje, SLD, co robisz takie miny? SLD! Słuchajcie, ona nie wie, nie wie, mistrzuniu, przyprószona broda, powiedz mi,
wierzyłeś w to, że doczekamy, że młoda dziewczyna na Śląsku nie będzie wiedziała, co to jest SLD? Proszę cię, no skąd? Młoda, SLD, no patrz na mnie, taki twór, był i nie ma, rozumiesz? No i nie ma. Pierwszy raz nie ma SLD od 1410 roku. A słuchajcie, słuchajcie, mój sąsiad jak płakał rok temu, jak przepadli w wyborach, to się wydało z nerwów. Ja mówię, co pan płacze? SLD nie ma i nie będzie. I nagle się zorientował, że ja nie płaczę. Nie płacze pan? No nie płacze. A powiedz mi, młoda, Lotosz po parku rozrywki w Chorzowie i Szukosz, że tury wyginęły? Powiedziała pani na przyrodzie, były tury, nie ma. 100 lat, 100 lat, niech żyje, cicho, bo żyje nam. Bartelowa otwiera szampana i już tam z artystami śląskimi już żną toaścik ty. A ja tu stoję i tłumaczę młodej o SLD. Jeszcze szybciutko melodijka na czekanie prezydenta Słupska. Biedronineczki są w kropę. Nie odbiera, bo ma śluby wieczyste. Jak będziecie chcieli się pobrać, to w Słupsku. On ma 600 ślubów dziennie. Wszyscy księża w Słupsku, tak ogóla. Teraz podobno prezydent Słupska zamówił elektroniczny miotacz obrączek. I będzie po 3000 na hali, każde ręce wyciągnięte. I po ślubie. Dobra, to jeszcze szybciutko, jaką Bronkos ma melodyjkę. Nie liczę godzin i lat. Jak chcieli wejść z żoną do mieszkania, kto tam puka mi? Żona Bronkosa, ty, czemu on nas nie chce wpuścić do naszego mieszkania? Albo ja mu wynająłem nasze mieszkanie na 10 lat. Myślałem, że pociągnę jak wujciu Alek. 2 razy 5 się nie udało. Dobra, to jeszcze dedykacja szybciutko do doktor Ewy od Donaldinho. Nie płacz po prostu, Ewka, po prostu, bo tu po prostu miejsca, po prostu brak. I od prezesa dla Beaci wyszło szydło z worka. Ja uwielbiam ją. Ona tu jest i tańczy dla mnie. Do widzenia. Nie zapomnę was nigdy. Może jeszcze kiedyś się spotkamy. Nie kochać was to przestępstwo. Śląsku Niuniu. Dobra, idę się jeszcze raz ukłonić. Na szczęście impreza nie jest w telewizji, to nie utną braw. Spotkamy się jeszcze chyba. Mistrzuniu, nagrywaj mnie. O, Bartel idzie po szampanie. Zostało coś? Powiem ci, Marcinie, że się dobrze trzymiesz. Fajnie się trzymie, synek, nie? Słuchajcie, kochani, mam tu w ręce, teraz by tak oddać, nie? Trochę goroli, trochę Ślązoków, obowiązują parytety, wiecie, nie? No, duet Karo nagrał nową płytę, która się nazywa Miłość to cudowny sen. A dzisiaj z tej płyty zaśpiewają 2 piosenki. Zostań tu i pokochaj mnie. Duet Karo! Witamy was ponownie, kochani, i z ogromną przyjemnością zaśpiewamy dla was właśnie kolejne 2 utwory z naszej premierowej płyty. Zostań tu. Gdzie statek miał
Bardzo Państwu dziękujemy. W tym wiosennym nastroju, drodzy Państwo, piosenka o miłości. Pokochaj mnie. Dla Was, kochani. Dziękujemy serdecznie. Duet Karo, ale pozostańcie, kochani, jeszcze z nami na scenie. Wielkie brawo jeszcze raz dla duetu Karo, drodzy Państwo. Ich najnowsza płyta Miłość to cudowny sen już za momencik będzie do nabycia, między innymi w przerwie, a także w dobrych sklepach muzycznych. A teraz uwaga, od tajemniczego Bogdana oraz wydawnictwa Box Music specjalne podziękowania kwiatami. Proszę bardzo, dla grupy Duet Karo. Pani Justynko, czy ja bym się też mógł załapać na takiego... Tak... To dzięki nam. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ślicznie. Miłej zabawy życzę. Dziękuję. Bawcie się dobrze.
Drodzy Państwo, w roku 2017, czyli w bieżącym roku, można powiedzieć, powraca na scenę muzyczną znana grupa sprzed lat, czyli grupa Kelly Family. Najprawdopodobniej też zagoszczą w Polsce. Natomiast my mamy na tej gali biesiadnej również zespół, który nazywa się króciutko Servus Family. I muszę Państwu zdradzić pewną niespodziankę. Otóż na tej scenie pojawi się, czy też pojawią najmłodsi uczestnicy tej oto gali jubileuszowej biesiadnej, ale będzie między innymi Daria, która ma 5 latek. I już za chwilę. Ja budi budaj. Servus Family! Was serdecznie. Mam nadzieję, że pobujacie się razem z nami. Piękne dźwięki, lecą też słowa piosenki. Wesoło dziś śpiewamy, radośnie dla was gramy. Niech życie słodko wam płynie, wszystko co złe niechaj minie. Marzenia się spełniają, więc refren śpiewamy ten na raz. I dwa, i trzy. Ja budy, 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 ja budy, budy, budaj. Olodor, ja budy, budy, budaj. Olodor, ja budy, budy, budaj. Ja budy, 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 ja budy, budy, budaj. Olodor, ja budy, budy, budaj. Budaj. Jestem wesołą dziewczynką. Ja budy, budaj. Śpiewam najczęściej z rodzinką. Ja budy, budaj. Śpiewa mama i tata. Nie śpiewam też bez brata, bo bracia fajne chłopaki. Ja budy budaj. Na świecie nie znajdziesz taki. Ja budy budaj. Wesołe nasze życie, więc refren śpiewamy ten na raz i dwa i trzy. Ja budy 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 bu, ja budy budy budaj. Olodor, ja budy budy budaj. Olodor, ja budy budy budaj. Ja budy, 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 ja budy, budy, budaj. Olodor, ja budy, budy, budaj, budy, daj. A teraz wszyscy wstajemy i w obie ręce klaszczemy. Kłaniamy się na lewo, kłaniamy się na prawo. Ślemy buziaczka do przodu, puszczamy oczko do tyłu. Do góry ręce machamy i refren śpiewamy ten na raz i dwa i trzy. La 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 la. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Servus. Servus, jak pięknie i rodzinnie. Ale w Ostrocha wygimnastykowali, nie? No, po tych świętach to się przyjdą. Kochani moi, zjawił się, przyjechał, dostał na bilet. No nie mierzę Lufthansa, nie, bo to drogie. Wizyry. Wsiadł do fligra w czwartek, przed chwilą wysiadł. To oni tak latają. Chris Oxford Duo, witamy oklaskami!
nie chcę mieć wiele dla siebie. Dzieci, miłość, muzyka i dom, to dla nich pragnę żyć. Nie chcę mieć wiele dla siebie. Chociaż się wszystko zmieniło, chcę sobą być. Nie chcę mieć wiele dla siebie. Patrzę w przyszłość z nadzieją, bo wiem, że lepszy śmiech niż łzy. Nie chcę mieć zbyt wiele dla siebie. Przyjaźni szczerej, dobrego słowa potrzeba mi. Kilka spraw schowam na serca dnie i dla braw ich nie sprzedam, o nie. Czas leczy rany, gdy stanie się zło. Gdzieś po drodze spotkam szczęście, wierzę w to. Nie chcę mieć wiele dla siebie. Dzieci, miłość, muzyka i dom, to dla nich pragnę żyć. Nie chcę mieć wiele dla siebie. Chociaż się wszystko zmieniło, chcę sobą być. Nie chcę mieć wiele dla siebie. Patrzę w przyszłość z nadzieją, bo wiem, że lepszy śmiech niż łzy. Nie chcę mieć zbyt wiele dla siebie. Przyjaźni szczerej, dobrego słowa potrzeba mi. Cieszy mnie, kiedy śpiewam na bis. Pięknie, gdy kwiaty ktoś daje mi. Gdy koncert już skończy się, wtedy ja zawsze sobie po cichutku mówię tak. Nie chcę mieć wiele dla siebie. Dzieci, miłość, muzyka i dom, to dla nich pragnę żyć. Nie chcę mieć wiele dla siebie. Chociaż się wszystko zmieniło, chcę sobą być. Nie chcę mieć wiele dla siebie. Patrzę w przyszłość z nadzieją, bo wiem, że lepszy śmiech niż łzy. Nie chcę mieć zbyt wiele dla siebie. Przyjaźni szczerej, dobrego słowa potrzeba mi. Bardzo dziękuję. Jak ona to zrobiła? Tak. Matko, bo mi ta moja endoproteza wyskoczy. No, ale moje czasy już minęły. Minęły, nie? Co? Wiecie co, to jest w ogóle straszne, bo to jest w ogóle tak się myśla, nie? Że
myśla się, ja to wiem, że kariera się robi przez łóżko, nie? Tak go dają. Słuchajcie, a jo, mum lata jakie mum, nie? Kariera rzek zrobiła po 50, a do łóżka mnie żadnie chce wziąć. Jo chodza i jo się prosza. Jo się czuja jak ktoś, kto ma dług we frankach. Kariera zrobiono i chodza, proszę pana, bo ja mam dług, procenty mi rosną, nie? A wszyscy tak na mnie patrzą, gdy tam dziąchamy, mamy łóżko z Ikei. Ach, ale wiecie co? Być starym też jest fajnie. Naprawdę. My teraz starsze kobiety mamy dużo lepiej, naprawdę. My kobiety mamy dużo lepiej. Nikt po pupie nas nie klepie, nie? I choć wyglądamy ładnie, nikt całusa nam nie skradnie, nie? Zadowoli się portfelem, chociaż w środku jest niewiele. Nie, starsze kobiety się mają fajnie. Te młode baby, one jeszcze mają wszystko przed sobą. Te aborcje, rozwody, słuchajcie, one mają... Num się nic nie stanie. Choć chodzimy w seksy kieckach, żadnym nie zrobi dziecka. Się naprawdę mamy fajnie. No ja wam powiem, dziołchy, zamiast piec kolejne ciasto, trzeba lepiej wyjść na miasto. I w znajomej swej cukierni, w eleganckiej swojej czerni, pomyśl nad swym cappuccino. Mój blask jeszcze nie przeminął. Jeszcze można coś nagrzeszyć, tylko trzeba się pospieszyć. Bo choć czas tak szybko mija, jeszcze można nawywijać. Takie poezje ostatnio pisze. Godejcie do mnie syfona. To była taka poetka. I no lesbijka, jo jest pedał. Mi się strasznie chłopcy podobają. A teraz przed państwem... Dopiero żeście zrozumiały, dziołchy? Ja też jest blondynką, ja też wo zrozumia. Nie, bo tak, tam to strasznie dużo godusz na tej scenie. A kiedy mam mieć okazję? I no jak tu wyleza, nie, to się mogę z wami pogodać. W domu też nic nie godą, nie opłaci się godać do własnej matki, ona wszystko wie. Ona już to wszystko wie, siedzi tam w kulisach i szpieguje, czy jej gańby nie robię. Moi drodzy, przed państwem duet. Teraz, który coś fajnie wam zaśpiewał. Betty B. Betty Bear to jest taki nowy duet, oni dopiero zaczynają ze sobą. Oni wam wszystko fajnie wyśpiewają. Ja się do tego nie wtrącą, bo ja się na tym nie znam. Betty Bear. Witamy państwa bardzo serdecznie, zespół Betty Bear w towarzystwie tancerek Marakuja.
dzisiaj i przyjdę do domu. Czy będziesz przy mnie, ciebie duś kochą, przy oknie stana, wyjrza bez szyba, obejrza cię zaś, choby bez chwila, czy będziesz dzisiaj. Czy będziesz ze mną? Nie patrz tak na mnie, ja ci nie odpowiem. Ale dobrze. Widzisz wszystko, co z misiem związane, widzisz, jakie miał frele koło siebie, nie? No tak, tak, widziałem, rzeczywiście. A ja dalej nic. Ha. No jak to, czy będziesz ze mną? Przecież stoję tu. Nie żartowałem. Drodzy Państwo, to jest bardzo ważna rzecz, co teraz musimy powiedzieć na 10. jubileuszowej gali biesiadnej. Otóż na tej scenie pojawi się za chwilę ktoś bardzo utalentowany, pięknie wyglądający i nie jest to Andrzej Miś. A już jak sobie myślą, no dobra. Nie, utalentowany, prawda? Andrzej jest. Od wielu, wielu lat przecież. Wielkie brawa. Ja, ale to, słuchajcie, kochani, to nie, ja bardzo dziękuję. Nie klaskajcie długo, bo się potem rozchochoca. Będzie wszystko very, jak mówi nasz redakcyjny kolega Max Kolonko w Stanach za oceanem. Very, very. Będzie very, będzie bardzo very. I powiem wam, kochani, że to jest naprawdę niesamowicie fajny talent i takie odkrycie roku na tej 10. jubileuszowej gali. Dla was, moi drodzy, Weronika! Witamy oklaskami! A będzie się działo! Wszystkich serca niosę.
zaczęło się niewinnie tak. Gorąca noc aż po świt. Twoich ust poznałam smak, lecz wcale nie. Bo dzisiaj mam to tak.
Dzisiaj mam totalny luz. Mieć taki luz to wielki plus. Niewiele dziś obchodzi mnie. Ja nigdzie nie spieszę się, bo dzisiaj mam totalny luz. Mam wielki luz i żaden jeszcze raz.
Weroniko, zostań jeszcze z nami. Zostań jeszcze z nami, Weroniko. Weronika, drodzy państwo, wielkie brawa. Proszę bardzo, Weronika udowadnia nam, że idzie do przodu pełną parą, nie da się ukryć. Tak, tak. Idę i dalej spełnią swoje marzenia, bo mam nadzieję, że na tym nie skończę. A wiem, że są ze mną ludzie, którzy trzymają za mnie kciuki. Kochani, ja robię to wszystko dla was i bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję, że jesteście. Dziękujemy. A teraz, drodzy państwo, od wydawnictwa Box Music oczywiście kwiaty, podziękowania i wielkie brawa również od państwa. Dziękujemy. Weronika, Weronika, Weronika. Co tak, Andrzejku, milczysz? Muszę ci powiedzieć, Marcin, że to właśnie jej się pomogło przeblichać. Ale dejcie oklaski, to było niesamowite. Kochani, cztery piękne stroje. Ja nie wiem, jak ty był. Jacek zaś musiał niefortunnie tak stanąć, no, że widziałem cały występ. Drodzy moi kochani, teraz to, o czym mówiliśmy nieco wcześniej, czyli zapraszamy państwa na króciutką przerwę, na której będzie można nabyć płyty m.in. Weroniki, duetu Karo, Bernadety Kowalskiej, wielu wykonawców. Ci wykonawcy tam na państwa czekają. Tam można podpis, autografik, wspólne zdjęcie, numer konta zdobyć na przykład, tak, tak. Jakby ktoś tam chciał. No i kochani moi, spotykamy się po przerwie, a jeszcze proszę o duże oklaski dla formacji Box Band. Box Band, która tak ładnie nam tutaj przygrywa ze wspaniałymi chórzystkami również. Na razie pięknie dziękujemy i widzimy się za kilkanaście minut. Pyrzlutkowie, zapraszamy na krótką przerwę. Witamy ponownie po przerwie, drodzy państwo. Tak. Jak się czujecie? Słuchajcie, kochani, bierzemy się do roboty, ale wy tu wcale mi żeście nie są potrzebne. Chłopcy. Mamy sobie iść, ja. Idźcie się, bo tu teraz będą babskie sprawy między kobietami i takich dwóch opów nie jest potrzebnych. Jak dobrze, wy. To zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Joasia Bartel. Słuchajcie, specjalnie się przygotowałam, to jest taki mój heftka i opisze różne swoje mądrości. A teraz muszę zapowiedzieć bardzo szczególną, młodą kobietę. I że ekstra coś o niej napisała, wiecie? A ponieważ dwie ostatnie szare komóry mi się gonią po głowie, to muszę to przeczytać. Ma wszystkie zalety współczesnej kobiety. Ciekawą figurę, tak od pasa w górę. Ma zadbane stopy. Lecą na nią chłopy, obce jej liftingi, ma twarzowe stringi, nosi modne ciuchy, ma seksowne ruchy, ma wszystkie szczepienia, pościel często zmienia, zna się na make-upie i bardzo cicho chrapie. Proszę państwa, piękna dziewczyna. Wszyscy ją namawiali, żeby paliła papierosy. Nie pali.
a ma takie dobre nazwisko. Przed Państwem moja ulubienica Magdalena Palle. Magdalena Pal, zostań ze mną dziś. Zawsze mi to śpiewa, jak mamy rejestrację programu. My wam to zagramy. Odsyłam do telewizji TVS. I nie regulujcie telewizorów, i o tak naprawdę wyglądą. To już też się porozgłosiło, żeby im oddał. W ogóle co tam u was słychać w tym nowym roku po świętach? W porządku wszystko? Ja wam powiem, jak mi się zaczął ten nowy rok normalnie.
Kolegi, że jak spotkał, płakał synek, choćby dziecko. Ja mówię, czego beczysz? Bo to se miś wyobraź, że po 30 latach moja bierę ze mną szajtung. Ja go dum, no bo cię na pewno chyciła z jaką frelą na kawie. To ty jest głupi. Koto z kuli kotki. Ja go dum, no wiem, że się jąkasz, no każdy ma jakoś zruby, ty się jąkasz. No, ja go dum, ale żeby po tylu latach przecież się sam hajtała, ty się jąkasz. No. Ja mówię, słuchaj, masz tu wizytówkę, jedź do Katowic, jest nowa klinika, nauczą cię go dać. Ty śmiesz, ty z wo, głupio. Ty ci się lica i co, nic. I on jedzie, jest nowa klinika, ty pojechał. Dzwoni pan doktor, otwiera, proszę bardzo. Dzień dobry, ja zgodką, od, mi. Gotowiem od misia do naga i na kozytko. Ale panie doktorze, jo, przyjechał zgodką. Proszę się rozebrać, jest panu lekarza. Rozebrał się, położył, lekarz tak wejrzał go do... I będzie się pan jąkał. A po jakiemu? Go do, panie, 42 centymetry. W zwisie. Go do, panie, przecież to jest proste. Jak pan się kocha z żoną, w tym momencie cała krew z mózgu spływa do małego. Mózg jest niedotliniony i pan się jąkał. To co, nie ma ratunku na to? Godo, wie pan, tak by trzeba było z 5 centymetrów uciąć. Ty, 10. Słuchajcie, operacja się udała, on do mnie zadzwonił, cześć Andrzej, patrz jak ja fajnie godą, ją cześć. Pojechał do domu, spotykam go za 2 tygodnie, na początku lutego, becej. Ją, co się coś stało, godo, hop, jaki sajgon w duma. Moja z radości zaro do łóżka, larma jak pier. Hopie, ja cię nic nie czuję, ty się lepiej jąkaj. I no, słuchajcie, no, co tu robić? Ja go dom, słuchaj, ty wiesz, że to jest prywatna klinika i to w pieruny kosztuje, jedź, poproś grzecznie, zapłać i ci przyszyją nazwot. Godo się miał. Pojechał, dzwoni lekarz, otwierał go, do dzień dobry, pan mnie pamięta, to było 2 tygodnie temu, pan mi skrócił, ale żona jest tak niezadowolona i oprosza, żeby pan mi przyszedł nazwot te 10 centymetrów, a lekarz mu go do za późno. Słuchajcie, z wam powiem, wiesz, się pierunie dzieje. Dlatego teraz taki piękny utwór zespołu, który doskonale znacie. Bardzo ich lubicie, wiem o tym doskonale. Utwór noszący tytuł Razem Ty i Jo, a na tej 10. jubileuszowej gali biesiadnej nie kto inny jak Arkadia Band. Witamy! Każdej nocy z tobą otwieru oczy, widzę cię. Choć tyle lat minęło ciężkich dni, to z każdym dniem duś przaja ci. Dziubeczku drogi, dobrze wiesz, ty duch tak samo kochasz mnie co dzień. Choć czasem tak festkręty by wiem, że nic nie rozdzieli nos. Całkie lata, wszystkie dni roz jest lepiej, a roz nie. Choć nam szybko czas uciekł, to razem ją i ty. Całkie lata, wszystkie dni roz jest lepiej, a roz nie. Kosz do burza przeczekamy, bo razem ty jo, razem ty jo. Dziubeczku
że to ty. Czerwone róże do łekci, byś odmieniała moje wszystkie dni. Choć grzech nie wiedział, co przyniesie los, nic dzisiaj nie rozdzieli nos. Całkie lata, wszystkie dni, roz jest lepi, a roz nie. Choć nam szybko czas uciekł, to razem ją i ty. Całkie lata, wszystkie dni, roz jest lepi, a roz nie. Choć do burza przeczekamy, bo razem ty i ja, razem ty i ja. Całkie lata, wszystkie dni, roz jest lepi, a roz nie. Choć do burza przeczekamy, bo razem ty i ja. Jesteście najlepszą publiką tutaj na Śląsku. Pięknie dziękujemy. Pozdrawiamy was wszystkich gorąco. Arkadia Band. Do zobaczenia. Jeszcze raz wielkie brawa. Arkadia Band. Dziękujemy bardzo. W piosence Razem ty i ja. Drodzy państwo, my tak mamy niekiedy, że tak lubimy troszkę zazdrościć, jak ktoś tam może trochę lepiej. Oczywiście taka zazdrość, jak jest jakaś taka w miarę rozsądna, to jak najbardziej. I tak też się zdarzyło w jednym zakładzie pracy, kiedy spotyka się dwóch kumpli i mówi: słuchaj, ja to się dziwię. Zobacz, jak wszyscy tego Mariana tak bardzo mocno lubią. A ten się pyta, drugi kolega mówi: ale to co, bo jest tak sympatyczny? Nie, bo najmniej zarabia. I tak, drodzy państwo, niekiedy jest. Dziękuję bardzo. A przed nami na 10. jubileuszowej gali biesiadnej pojawi się artystka, którą z wielką przyjemnością państwu zapowiem. Ma już doświadczenie sceniczne, występowała z kilkoma zespołami. Teraz postanowiła, żeby zrobić tak zwaną karierę solową. Pierwsze kroki w tym kierunku już zostały poczynione i mam nadzieję, że państwo z wielką radością, przyjemnością i wielkimi brawami na tej scenie już teraz nagrodzicie artystkę, która nazywa się, czy też ma na imię Aldona. A tytuł piosenki to, drodzy państwo, Brakuje mi słów, Aldona. Głowa boli.
Pan Bóg stworzył kobietę. To jest kobieta i to jest kobieta. Ciekawe, gdzie się pomylił. Ja już nie muszę szpanować, ja mam buty na płaskim i to jeszcze z protektorem, jakby śnieg zleciał, nie? Słuchajcie, są urodziny, 10, nie? A co się robi na urodzinach, opowiada się kawały, nie? Muszę wam opowiedzieć taki dowcip, tak zwany przaśny, nie? Czyli taki nasz, nie? Przyszła tak, bo te chłopcy, a czemu ja to godum? Te chłopcy w garderobie, oni cały czas żartują na temat mojego biustu, nie? Jak można żartować z tak poważnej rzeczy? Wiecie co, duże biust to jest wyzwanie. Naprawdę. Się źle śpi na boku, bo człowieka przeważy, nie? Potem mu bezdechy i no, na plaży idzie leżeć. Bo tam idzie takie dwie dziury wykopać, to idzie leżeć na brzuchu, nie? A tako jedna biedno przyszła do doktora, go do panie doktorze, ja nie mam piersi. A lekarz go do ajajaj. Jest przaśnie, było przaśnie. Słuchajcie, teraz na 15 minut wylecie dwóch takich fajnych obców. Ja im bardzo przaja, naprawdę. Jeden się nazywa Sikora. Na jego widok jestem chora. A drugi się nazywa Potyka i rymuje mi się ino motyka. Przed państwem w 15-minutowym miksie. Edmans, proszę bardzo, chłopcy. Każdy ma swoje małe marzenia, śnią się nad ranem, jak trzeba wstać. Jo po kolei swoje wymienia, są takie proste jak dwa razy dwa. Po pierwsze chciałby się pomaszkiecić, na coś słodkiego smak ciągle ma. Po drugie chciałby się baba chycić i po pościeli pokulać z nią. Po trzecie chciałby się czasem wypić, bo życie daje, bo życi fest. Po czwarte chciałby ogródek kupić, żeby mógł powiedzieć, to moje jest. Cztery życzenia nie do spełnienia, chyba że w końcu uda mi się trafić numery. Nie do trafienia, trzeba w coś wierzyć, jo wierza, że wygram miliona, wygram miliona. Będą się cieszyć teście i żona. Kupia ogródek, byle bo tani. Strzela dwa piwa, wyda na pani. Wygram miliona, wygram miliona. Podpłacą raty, bo w długach tona. I życie będzie jak bomboniera, wielko i słodko, żyć nie umierać. Nie mam roboty, nie mam pieniędzy, szlagery pisza, żeby wyjść z nędzy. Składam do kupy słowa i dźwięki, najciężej pisać wesołe piosenki, pisać wesołe piosenki. Dzwonili do mnie z firmy płytowej, co że im sprzedał szlagry gotowe, że nie zapłacą, nie mają z czego. Kozali pisać coś wesołego, pisać coś wesołego. Napisz sobie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewo i gro, tym oklaskają i lubią go na koncie, jakoś forsa mo. Napisz sobie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewo i gro, tym oklaskają i lubią go na koncie, jakoś forsa mo. We'll be right back.
Ameryce fajnie bawi się, w Kalifornii piękne widokówki śle. Jomą w nosie ciotka, nie zazdroszcza jej, wymyślałech coś inkszego, co kosztuje mniej. Niedaleko lasu mój ogródek mam, wszystko co potrzeba zrobił, rzekł się sam. Lauba, basyn, dyla, ławki, hamak, stół, tukę na balangach spędzą życia pół. Niedaleko lasu moje skarby są, wszystko co potrzeba tu pod nosem mam. Lauba, basyn, dyla, ławki, hamak, stół, tukę z piwem w ręce leża choćby wół. Leniwy, jako prawdziwy, i no coś zaczyna, bierę mnie złość. Żadne sprzątanie i żadne pranie nic nie dokończa, zaraz mam dość. Jako prawdziwy, jeszcze leniwy, przyjdę z roboty i obiad jem. A moja zamie, tuż wszystko robi, nic nie poradza, dobrze mi z tym. Robię uniki, stosuję triki i ta do izby zawieram drzwi. Lekom na szyso, sucho muzyki, jak my szaryczy, to go do mysza, ja cię nie słysza, nic nie rozumia, co ty tam chcesz. Mysza, proszę o cisza, jo już się legnu, uspokój się. Mysza, jo cię nie słysza, nic nie rozumia, co ty tam chcesz. Mysza, proszę o cisza, jo już się legnu, uspokój się. Blacie 140, przed dymną tyle drogi, że w głowie się nie mieści. Mam w jedna strona tysiąc i nas od tyle samo. Nic mnie nie zatrzymie, przyjada siódma rano. Co mnie tam po, co mnie tam gną? To nie Hiszpania i nie Meksyko. Godą co roku, dom się już spokój, a potem siadą do auta i wio. Jada tam, kaj był mój dom, jada tam, kaj wszystko znów. Jada tam, coś ciągnie mnie, jada zaś przypomnieć się. Jada kaj, znów każdy kąt, jada tam, ucieką stąd. Jada jak, już mi jest źle, jada tam, kaj ciągnie mnie. Ręką bagaże, tam kaj słońce się.
świeci, czas tak gipko leci. Dyskoteka z plażą, to się nie tak często zdarzą. Ciała opalone, dziołchy napolone, piękną strefa, kainie widać gęby szefa. Może baba na mnie ryczy, co uważy, wszystko zjem. Cały tydzień nic nie godą, siedza cicho swoje wiem. Wytrzymuję poniedziałek, wtorek, środa, ziemia pysk. Przyjdzie czwartek, potem piątek, a w sobota powiem pysk. Jada na ryby, jada na ryby. Biera wędki, glizdy i zak. Choćby nie wiem co się działo, choćby się zawalał świat, jak sobota pojada i tak. Jada na ryby, jada na ryby. Biera wędki, listy i zak. No i małe pół literka, jakby czasem przyszło smak. Pod sobota pojada i tak. Pod sobota pojada i tak. Pod sobota pojada i tak. Piekarsko, stąd co rano na gruba się szło. Sam Ślązoki, nie żadne chacharstwo, po Bożymu się żyli sto lat. A na winklu swój geszyt miał piekarz. Może pestusz nazwali tak ją. Kole niego miał chałpa, aptykarz. Teraz stoi tam ino ten dom. Na piekarskiej nic już nie ma, został po niej stary bruk. Przeorano czorna ziemia, co zapomniał o niej Bóg. Na piekarskiej nic już nie ma, stary Śląsk umiera tak. Tak kochano nasza ziemia, kiedyś no będzie brak. Co robiłem tydzień temu albo dwa. Czuję tylko, że straciłem znowu część własnego ja. Nie chcę liczyć na nikogo, każdy swoje sprawy ma. Ci co mogą, nie pomogą, żadnych reguł taka gra. Trzeba iść, naprzód iść, każdy o tym wie. Lecz gdy chcesz sobą być, spojrzyj wstecz. Stare czasy, dobre czasy, kiedy świat czarował mnie. Stare czasy, dobre czasy, każdy coś o swoich wie. Stare czasy, dobre czasy, wracam do nich, gdy mi źle. Stare czasy, dobre czasy, warto było przeżyć je. Edmans. Grupa Edmans,
ze swoimi największymi przebojami, a jest ich jeszcze dużo, dużo więcej z tego, co doskonale wiemy, Andrzeju. Tak, tak, znamy zespół doskonale. Teraz Joseta Godum, zawsze jak my są na Geburtstagach, jak jest ten Torstensztig, to tamte świeczki się fajnie świecą i zawsze jest taka jedna jaśniejsza, jak to gadają, nie? Tak, tak. My ją też mamy, mieliście okazję ją spotkać w pierwszej części, wystąpi dla Państwa również w drugiej części. No, co mogę powiedzieć? Król kabaretowych desek, nie, Marcinie? To prawda i chyba jeden z największych i zagorzałych kibiców polskiej reprezentacji, nie tylko w piłce nożnej. Tak jest. I muszę wam jeszcze powiedzieć, że niestety w ostatnim meczu, co grał z niejakim Grzesiem Poloczkiem z Nocie Chopa doskonale, to akurat wtopił w tenisa. Naprawdę? Nie wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem. No to teraz żeś się dowiedział. Ja się dobezpieczył na życie dzisiaj, no, ale i tak na pewno Grzegorz zaś wtopi w przyszłym roku, jak będą grali. Kochani moi, znacie Karlusa doskonale. Niedawno na koncercie w Czerwionce Leszczynach wisował aż 3 razy. Teraz powiedział mi, no, mówi mi tak, misiu, dzisiaj zawsze, a za niedługo byda, zgodnie kaj będzie. No nie wiem. No to ci powiem. W Sosnowcu. Wow! No, ale jemu nic nie gadał, jemu nic nie tłumaczył po prostu. Będzie sam zauważył, sam będzie wiedział, o co chodzi. Tym razem dla was, kochani moi, Marcin od Dańców. Hej! Mógł zapłać chłopoki, cześć! Witajcie! Witajcie z giganty, rekiny, King Kongi, śląskie. Jest pielgrzymka jedna z Warszawy, jedna osoba jest. Jacie jasny pieron. Na Śląsko galę. Mówiłem panu Tyczowi, nie dzielimy występu na pół. Nie upychamy w jednej części, w drugiej. Teraz jak Grzech wyszedł, już brawka były 3 razy cieńsze niż pierwsze. Umordowane, no, to się Grzech musi dopominać. Jasny pieron, panie Boże. Teraz tak. Ludzi męczyć od trzeci. Rekiny, giganty, King Kongi, powiedzcie mi, co robią te pierony jasne, te France w tej Warszawie. Aha, i siedzą. Nie, to nie chodzi o to, żeby kłapać, ino, żeby zająć stanowisko. Jak wy nic z niego docie, to co ja będę zadał? Potrzebne mi kamery, monitorki, co robią, cholery jasne, i to powiem wam za nasze pieniądze. Powiem wam, co robią, jak nic nie godocie. Powiem wam. Szkoda godać. My w górach mieszkamy, z góry lepiej widać, co się tam w dole kitwasi. I to tak Śląsku lek, Śląsku niusiu, niusiu. Szczerze wam powiem, bo to nie ma co wymieniać, to Syczko jest ze Śląska, jest co powinienem wejść i powiedzieć, witam w stolicy Polski piłki nożnej. Się okazuje, że ze Zabrza nie ma nikogo. A cię jasny pierd. No jest parę osób ze Zabrza, jest, bo tak myślałem, że 5 się nikt nie odzywał. To powiedzcie mi, całe życie nasza babunia go da. Każdy tam we Warszawie za uszami cosik. Mo, to się go do po góralsku i po śląsku to samo. Mo. Tam jedna paniusia. Ma. Mąż Ślązok i pani przywleczono skądś. Przyszła na majątki. Mo, mo, mo. I to śląskulek. Szczerze se powiedzmy, z każdziusieńki strony France co robią. Powiem wam, nasza babunia go da całe życie. Kiedyś i z lewy, teraz z prawy, jeszcze z centrum, jeszcze z pod spodu, jeszcze z wisku. Ten na tego zganio, ten się na tego obraził, ten z tym się chciał przeprosić, to tamten za granicę uciekł. Te spajowa na styropianie, ten se ułomął pół śpitu, tamta śpi na kocu, ten znalazł na tego 3 tecki, tamta na tamtą 1,5 strony, ten już swoją teckę spolił, ten godoze, ten zrujnował Polskę, tamten godoze, za stół zrujnowano, a ten godoze dopiero zrujnuje. Cię jasny pier. France jedna.
i żeby słyszały te brawo choć raz. I se chodzą. Każ dziusieńki. Se wyobrażacie lewarki kiedyś nacudowały, nakombinowały. Jeszcze wymyślił pierwszy Lesław Mściwy kandydatkę na prezydenta Madeleine, ladies and gentlemen, all dziennikaren Europen, prezentiren from Lewica, eine kandydaten Madeleine Cucumber. Bo komputer przetłumaczył ogórek Cucumber. I kara bosko, bo chcę wam powiedzieć, że święty Lesław, przypomnę wam, Madeleine wymyślił w dniu, jak odszedł święty Józef chrypiący od lewarków. No Józiu. I tam koledzy partyjni mówią do Lesia, coś ty tę Magdę wystawił, jeszcze mi Józka nie pożegnali. A on jak to on, Lesiu, umarł król, niech żyje królowa. I kara bosko, Duch Święty Madzi odebrał wokal. I miesiąc. O, teraz ten. Tamta już se kupiła lepsze. Co to może? Drona? To puść go, bo uwolni. Aż się jak tyc, jak się rozwinął 10 roków temu, było więcej ludzi, a mniej sprzętu. Teraz jest wpierony sprzętu, a sala tako samo. No i Madeleine odebrał mowę i sąsiad mój mówił, ładniutko to Madziaj, no. Nie mowa. A Pawlos, to lewica se palnęła w kolanka. A Pawlos, ciasteczka cookies. I to ilu piosenkarzy tam za kulisami, ilu go dało. Piosenkarz nie będzie nic z tego, a nic z tego nie będzie. Patrzcie, jak wyskoczył. Trzecia siła w państwie, Pawlos. Już pierdyknął Ricarda Petruccio nowoczesnego. A spodziewał się Rychu Petruccio. I to panienko, bo jesteś młodziusieńko, to może nie kojarzyć. Pół roku temu Ricardo miał 19, przecinek. Jak ci pierdykło. 4, te rozmo. Ale to przez te France. Dlatego jakby zmiana rzeczonego i mamunia będzie zło, to nigdy nie lećcie razem samolotem. Tylko ty se poleci sama, a twój niuniuś ty stój, a on tam z Neckermana przez Schönefeld. Nikt go nie zna w Niemczech i se doleci do ciebie. Panowie, pamiętajcie. Puszczamy przodem. A nie, Ricardo, to Franca zakochano, każdo to cię utopi, cię skompromituje, zakręcono. On jeszcze w samolocie udawał, że się nie znają. A ona, te maślane oczka. A i ktoś pierdyknął komóreczką. Od. I poszło. I słuchajcie, ale jeszcze przypomnę wam, że Ricardo wychodził z kąpielówkami. To był 22 grudnia, jak na Wiejskiej w parlamencie głodówa. Lulaj ze Jetuniu. Tam Madonna, czarna Madonna śpiewała, ta, co śpiewać nie umi, ta. A Petruccio zostawił kolegów, a za nim Schettino z nartami. Gdzie jasny pieron. A tam siano. I patrzcie, jakie koleżeństwo. Wrócili 6 stycznia opaleni. No co tam, chłopaki? 6 stycznia wrócili na ilu króli? Bo to ty z niej jest proste, panienko, nie śmij się. Se wyobrażasz, że posła zapytały nowoczesnego, bo to już jest 70 strzał w stopę Rycha. Święto 6 króli. Gdzie jasny pie.
to już nawet nie, żeby być moherem, pisiorem, ale cały świat wie, to jest najstarsze święto kościelne. Czekajcie, dron idzie jeszcze raz. Podłóż mu nogę, ale by komedia, by się przewrócił sufit. Załapałbyś się na transmisję. I to te tak w tych porządnych telewizjach, by cię wyprowadzali. No i panienko, słuchaj, telewizja i Rychu Petrusio pierdyknął sześciu króli. No i starsze święto w Europie, a tam poseł od Schetino chciał uratować kolegę koalicjanta i mówi, sorry, królów było trzech. A dziennikarz pisior, proszę wymienić. A ja sobie myślę, po co się odzywał? No, panie pośle, śmiało. Kasper? Tak? Dzięki. Melchior? Tak? I? Belzebub. Cię jasny pieron. Ja się przewróciłem ze śmiechu, tak jak wy. Słuchajcie, że pomyślałem sen. I tak sobie pomyślałem, ilość królów się zgadza, ale jakość? To Jezusek jakby zobaczył wstajęce Belzebuba, aby... Co robią chłopaki? Koszy za uszami cosik. Momo! Se wyobrażacie pisiory, jak rozrobiają na drogach? I to też mają kierowców niedoświadczonych młokosów. Ten od Beaci z Oświęcimia jeździł 10 lat z Bronkosem. To ty zbiero takiego, co zaczyno. No. Daleko szukać, równiusieńko rok temu, jak pierwszy po Bogu Andrew miał kłopoty pod Karpaczem. Cztery salchowy, dwa rady bergery, matko boska. Ja się patrzę w telewizji. Na drugi dzień autostrada nie przejedno. Borowiki. Ja sobie myślę, teraz szukacie? Teraz? Nowy prezydent, nowy premier, nowy parlament, nowe plusy na fotelach, a oponki sześcioletnie? I sobie wyobrażacie teraz, Śląskulek, brawa, śmiało. To się każdy boi reagować. Ten jeszcze z dronem. Jeszcze wam chcę powiedzieć, Śląskulek, jak jest Polska podzielona, jakby z żyletą starą ktoś się przejechał. Najważniejsza osoba w państwie, czy to się komu podoba, czy nie. Wyobrażacie sobie kłopoty na drodze i połowa Polski, o matko, ojej, o ludzie, ojej, a połowa... Do tego doszło. I w pół roku później Beacia zatęskniła za dziećmi, to nie można pociągiem przejechać. Z Warszawy, Peziolino? Nie można? To trzema autami? Jeszcze Łajza z tego Tiko starego, ty se źle obliczył, bo nie wiedział, że to kolumna. Jeden przejechał, myślał, że se, no, 20 lat chłopak, no to se skręci, panienko, żebyś wiedział, byś miał prawo jazdy, to tak bez jeździć. A gdzie chcesz, kiedy chcesz. I posły gromy na kierowcę, auto ma 15 ton. Chłopisko, ryzykując swoje zdrowie i życie premiera, uratował tamtemu, bo by go przemielił. To źle. Jak ci się najechało do sądca 70 adwokatów z Platformy? On się przestraszył, że popełnił 70 wykroczeń. I wszyscy, don't worry, porady prawne za darmo. Na drugi dzień kupili mu nowe Tiko. To jest nawet, powiem wam, nikomu nie mówcie, niezły pomysł, żeby z tego żyć. Kupujesz starego dziada i walisz w tablicę, nie lubię PiS. I masz co dzień nowe auto. Jasny pierd.
I teraz tak. Nie można było, zatęskniła Beacia za dziećmi, wsiadł se w pędziolino, on się spóźnił, bo on, Sławek się spieszył, Sławuś jak kupował pociągi, to się spieszył i kupił Italiano, on ma pierońskie zwierciadła i jak jedzie tam przez Miechów, przez, no, to słynne tako na wsi, Włoszczowo, to on się musi zatrzymać, schować lustra, żeby tych budynków nie poprzewrócał. I jak mijo tę stację, rozkłada z powrotem. I dlatego bilet kosztuje tyle, co samolot do Londynu, ale się spóźnią to co godzinkę. Jedzie Beacia z Warszawy 16.05, nie jest na 19, tylko na 20. Potem jest niebieski autobus do Libiąża, 6.50 ulgowy, wsiada, jedzie. Z Libiąża jest czerwony, 11 przystanków i jest pod Oświęcimiem. Dobry wieczór, dzieci, mamunia wróciła. Nie do się? Cię jasny pier. A nie się autami wozi. A Don Antonio, co nas dziwił pod Toruniem? A on też miał nerwice, bo on się umówił do spowiedzi przed świętami. W Toruniu. Tam, no, 2 godziny dłużej niż normalnie. Tam chodziło o relacje tam z misiem i z tym. I oni patrzą na zegar, idźcie, idź i nie grzesz więcej. Patrzy Matko Bosko, mało czasu. We Warszawie był w Teatrze Wielkim wybór człowieka wszechczasów. I wziął auta i rozpierniczyło się 7 aut. Don Antonio mówi, Misiek, nie ma czasu na wyjaśnienia, łap okazję, jedziemy ciężarówką do Teatru Wielkiego do Warszawy. Pod koniec zdążyli, niech żyje Jarosław, niech żyje Jarosław. Ten dostał nagrodę kosmonauta wszechczasów. A propos nagrody, pamiętacie jak szedł prezes 11 listopada z jednym goździkiem pod pomnik Piłsudskiego, jak ci szedł? Goździk do dołu, szedł, podszedł pod pomnik Józefa i stał taki młody Piłsudczyk. Witamy naczelniku! I Piłsudski na pomniku. Jak ci mu zasalutował? Kosyczko popsuła kasztanka z tyłu. Cię jasny pier. Cię jasny pier. I teraz słuchajcie. Na drugi dzień po tym kursie, po tym rajdzie Don Antonio, jakie były 2 stucki Matko Bosko, od naszej strony, w stronę Częstochowy, 75 aut za Piotrkowem rozpierniczonych, w drugą stronę 69. Młoda, policzysz sumę? Inaczej, lakier do włosów kosztuje 79, a drugi, a no to widzisz, no, 144. Oba. I teraz Śląskulek, Śląskuniuniuś. Pierwszy raz w historii Polski 144 auta rozpierniczone na drodze. Nikomu nie mówcie, pierwszy raz w życiu to mówię. Wiecie, czego były takie 2 karambole? Bo poszła plotka, że Don Antonio będzie wrócał. Ani słowa nikomu. Śląskulek! Śląsku niusiuniuś! Posłuchajcie, jeszcze Beacia nie mogła się wziąć wzorca z Donaldinho, żeby się nie tyrpotać. To nie można było helikopterkiem, pach, Donaldinho 5-6 razy w tygodniu ze śmigą. Helikopterkiem nie ma w co pierdyknąć w powietrzu. I teraz ja ci patrzę przedwczoraj, Matko Bosko, wjazd na dworzec Paderewski, ten... Donaldinho przyjechał ci pierwszy raz w życiu pociągiem. Tak to samolocik, pach, autko służbowe. Pach, pach, pach. A tu na dworzec będę zeznawał w prokuraturze. A skąd pan wie, że w prokuraturze, jak to jest ciśnie tajne?
A i tak 200 osób pod różnych, 200. Hello Donaldinho, hello Donaldinho. I on, chodźcie ze mną, chodźcie ze mną, chodźcie ze mną. I ludzie wio, idą. Okazuje się budynek, napis prokuratura, no to tam co drugi, no to padonek. Cymej się. 100 lat, my 100 lat. Opatrzcie, Bartel znowu teraz, to aż za dziesięciolecie. Niech drugie. żyje nam. Słuchajcie, pamiętajcie, czekać. Tamten szampan, pan Tyc z przyjaciółmi i Bartelowa, pach, idzie. I czek mineralno gazowano. Pamiętajcie, Śląskulek, żeby się nie dawać. Może kiedyś i jeszcze kiedyś i będzie lepiej. Kiedyś. Pomódźcie się, żebyś, bo mnie prosił pan Boguś Tyc, żeby na deserek wam powiedzieć, kiedy będzie lepiej. Nie jestem energioterapeutą. I proszę was, pomódźcie się, żeby się nie okazało, że lepiej to już było. No to różnie może być. Panienko, twoi rówieśnicy, tu młodego, tu, obudzili się w Grecji 3 roki temu rano. Patrzą, nie ma nic. A było. No ale to tak narządziły Greki. Pensja 11, 12, 13, 14. Grecy dostawali 150 euro za mycie rąk w robocie. To Polak za te pieniądze 3 razy dziennie do krwi. I Grecy rozpierniczyli całe Ateny, nasza sąsiadka starowinka. Jakie te Greki niecierpliwe, oni dopiero rok mają to, co my w Polsce całe życie. A wczoraj Niemcy się pytą śmietanę śląską, czy oglądali wczoraj telewizję, jak to się każdy tu szykował na dzisiaj, toalety, fryzurki. To wam powiem, starowinka Grecynka wczoraj w telewizji, tylko nie pamiętam, czy w informacjach, w wydarzeniach, czy we faktach, czy w wiadomościach, czy 24, czy 56. Staro Grecynka się darła, kosmos tosos, petosos tosos, seset euros. I tłumaczka w robocie, jak mam żyć za 600 euro. Nasza babcia doleciała do telewizora, ty franco. 2400 może. A nasza babcia po pół minucie mówi, ta się żali 2400, ja mam 9 stówek renty, jeszcze w maju będę musiała kupić wnukowi kłada na komunię. Cymejcie się. Śląskuniuś, nie kochać was to przestępstwo. Do zobaczenia, nie dajmy się. Będzie lepiej no kiedyś. Idzie pilot. Nie zapomnę was nigdy. Po! Marcin Daniec. Idę. Nie kochać was to grzech. Słuchajcie, powiem wam cosik. A nie fajno jest Bartelka? I to tak ucieszyła się, bo tam już na dnie najlepszy szampan. Najlepszy, jaki w życiu widziałem. I sobie myślę, a ładnie ze strony Joasi, gdyż pracuje w kabarecie i tu nie wskoczyła, żeby zagodać. Tylko Marcin Daniel, i tam Śląskulek. Na deserek było jeszcze 500 wykonawców. Zażartowałem. A tu mistrzuniu, słuchajcie, znacie najnowszą wersję Sierotki Marysi? Nie, cud. A ten tu krzyknął, że zno, jak ja to jeszcze nikomu w Polsce nie opowiadałem. Ty, Franco, czekaj. A cię jasny pierdol. Cię jasny pierdol. Słuchajcie, Sierotka Marysia, nowa wersja. Co to Marynia ma w tym koszyczku? Co to Maryniu w tym koszyczku masz? Proszę pana, jest taka sprawa. Mąż Czesław, jak jeszcze żył, mówił tak, Maryniu, będziesz w kłopocie, będzie ci ciężko, weź te papiery z pieca, powyciągaj i zanieś im. Wiecie, to na Śląsku się nie do... Nic się nie ukryje, Franca, jak jeszcze są kurczybyki.
No mów, Maryniu, mów. Bo tu cały Śląsk próbował zagłuszyć. No Maryniu, mów, mów, mów. No i właśnie. I ja ci te papiery z pieca zaczęłam wyciągać. I tak sobie myślę, co to myśmy z tym Czeskiem tyle zim przemarzli. Co? A jak ja ci to wyciągnęłam, kosz po dach i idę z tym koszyczkiem, posłam tam. Jak ci mi ręce zaczęli wykręcać, ale nie bolało, bo oni mi chcieli na siłę za te papiery dać 70 tysięcy. Ja nie chciałam. Ale potem mi się spodobało i mówię, ja mam jeszcze takie papiery w piekarniku. Idź, Maryniu, idź. I przynieś. Ja to im przyniosłam. Jeszcze mi próbowali dać 30 tysięcy. Ja ci wracam do domu, patrzę, czary. Nie mam w koszyku ani grosza. I tak sobie do dzisiaj myślę, może to z tymi papierami to trzeba było do Lecha pójść. Do Bolka. I Śląsku Lek, coś ich wąpałem, nie mówcie nikomu. Ja tak sobie myślę, ile jeszcze jest tych wdów po tych Francach. I słuchajcie, jak te France zaczną znosić te papiery, to biblioteka będzie musiała być na Stadionie Narodowym we Warszawie. Bo! Uwielbiam tu być. Dziękuję Państwu bardzo za wszystko. Jestem dumny, że mogłem tu być. Może jeszcze kiedyś się spotkamy. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Ślązoki zawsze trzymali z góralami, bo my tam na wczasy jeździli, nie? Do Bryny, do Szczyrku, nie? A dzisiaj w programie mamy tak i Ślązoków, i górali, i taki Ślązoków, co wyjechali do Niemiec, zaś przyjechali na Azot, nie? Wiecie, tak jak ja, nie? Mnie też tu nie było jakiś czas w tym kraju, ale kurczak, to fajnie. Ja się tam już w ogóle wymeldowała stamtąd. W Polsce jest tak fajnie, naprawdę. Ja się, trzeba przeżyć emigrację, żeby się skapnąć, w jakim ja się fajnym kraju urodziła. Jakby nie ta święto wojna i nie to wszystko... to ja by tu dzisiaj nie stoła. Mnie by tu dzisiaj nie było. Ja się cieszę, że ja jest w Polsce, że jest z wami. Że jest w mojej małej ojczyźnie. Nareszcie. A tak jeden Ślązak pojechał do Niemiec, nie? No i tak się chciał poasić, jak już się tam dorobił wszystkiego. Nie? Go do kurde, kogo by tu zaprosić? Zaprosza drugiego Ślązoka, to mi będzie zazdrościł, nie? O, zaprosza się tego górala, co zawsze do niego na wczas jeździł, nie? No i ten góral do niego przyjechał, na wieczór piją piwo i ten Ślązak go do tak. Ty słuchaj, Staszek, ty wiesz, jakie te Niemcy są porządne ludzie. One są czyste, zdyscyplinowane i robotne jak nie wiem co. A ten góral go do tak. Tak se namyślą, na przyszły rok przedą konia, kupią sobie Niemca. Oni tam mają inne poczucie humoru. Ja miała takiego Niemca, takiego mikroszkopa, nie? Takiego narzeczonego. I ja mu go dała taki kawał, że spotkało się dwóch Ślązoków, jeden go do ty. Wiesz co? Wiesz, że alkohol skraca życie o połowę? A jak ja mam to rozumieć? Go do, no patrz, masz 30 lat i pijesz, nie? Nie piłbyś, to miałbyś 60. A ten mój Niemiec mi go do Johanna, to nie jest logiczne. Ja go dumam, bo to jest kawał. Bo to jest kawał. Słuchajcie, teraz przed wami bardzo sympatyczna para, która jest jedną nogą tam, jedną nogą tu. Bardzo im przaja. Fajne są. Ona się nazywa Lucia, a on się nazywa Andy. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. I cieszymy się, że możemy tutaj przed Państwem wystąpić. Dla Państwa Andy. I Lucia. W
Wydaje się to niemożliwe, a przecież to już tyle pięknych lat. I każde słowo tak prawdziwe buduje między nami cudny świat. Co jutro będzie, tego nie wiem. Zagadką jest kolejny dzień. Wiem tylko, że dziś mamy siebie. Dziś tylko to na pewno jest. To, co na zawsze między nami, dodaje wiary w lepszy czas. Choć czasem ciężko jest chwilami, idziemy dalej, bo mamy nas. Bo w naszych sercach ciągle ogień, choć tak niewielu wierzy w to. Ważne, by ufać zawsze sobie, a wtedy łatwiej żyć i razem iść przez świat. Czasami czytam stare listy, na zawsze już zachowam je. Wiesz, ciągle jesteś mi tak bliski, przy tobie nic nie martwi mnie. Co jutro będzie, tego nie wiem. Zagadką jest kolejny dzień. Wiem tylko, że dziś mamy siebie. Dziś tylko to na pewno jest. To, co na zawsze między nami, dodaje wiary w lepszy czas. Choć czasem ciężko jest. Dziękujemy Państwu. Dziękuję bardzo Państwu serdecznie. Miłego wieczoru. Do zobaczenia. Andy i Lucia. Czy wyście są zmęczeni? Nie. Się dopiero teraz zaczyną. Jak jubileusz, że tam pamiętam takie jubileusze dawniej, nie? My zaczynam. Ach, to, że do rana, ale do jakiego dnia rana? To się działo. Kochani, teraz panie się ucieszą z pewnością, bowiem na tej scenie i na tym pięknym jubileuszu nie może zabraknąć tego pana. Dla państwa Damian Holecki! Proszę, Damian, bardzo proszę. Witam państwa serdecznie. Jest mi niezmiernie miło gościć znowu w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Ja na pewno, niektórzy państwo byliście tutaj w ubiegłą edycję. Pamiętacie, co się działo? Dzisiaj mam taką piosenkę zupełnie inną, taką trochę stonowaną, ale mam nadzieję, że wszystkim przypadnie do gustu ona i ja. Bardzo proszę. Thank you.
jedna droga i jeden świat, jedna miłość i serca dwa, ona i ja. Znów życie ma słodki smak, coś zaczęło się i niech trwa, każda chwila znaczenie ma, ona i ja. Nareszcie razem. Szukanie i błądzenie sensu coraz mniej. Tak było, gdy nie znałem jej. Aż nagle przeznaczenie uśmiechnęło się. Wiedziałem, że kocham wszystko w niej. Jedna droga i jeden świat, jedna miłość i serce dwa, ona i ja. Znów życie ma słodki smak, coś zaczęło się i niech trwa, każda chwila znaczenie ma, ona i ja. Nareszcie razem. Nie każda miłość bywa taka jak się chce. W pół słowa wszystko jest na nie. Kiedy szczęście sprzyja, to od razu wiesz, tańczyć się chce, ku ramion skrzydła ma. Jedna droga i jeden świat, jedna miłość i serca dwa, ona i ja. Znów życie ma słodki smak, coś zaczęło się i niech trwa, każda chwila znaczenie ma, ona i ja. Nareszcie razem. Jedna droga i jeden świat, jedna miłość i serca dwa, ona i ja. Znów życie ma słodki smak, coś zaczęło się i niech trwa, każda chwila znaczenie ma, ona i ja. Nareszcie razem. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Bardzo, bardzo chciałbym z Państwem przećwiczyć ten wątek końcowy, dobra? I sala. Patrzcie, ile mamy skowronków na Śląsku. Taki wymarły gatunek. Pięknie dziękuję. Do zobaczyska. Hej, hej! Damian Holecki!
jak państwo wrócą do domu, powiedzą, co robiliście na gali, jak witaliśmy cały czas. A że tak źle było? Nie, tak fajnie. Drodzy państwo, z tymi nazwiskami i imionami to też bywa różnie, bo na przykład zapowiadaliśmy, był Marcin Oddańców, prawda? Nie ukrywajmy, znana oczywiście postać, ale jeśli chodzi o imiona i nazwiska. Na przykład ja mam na imię Marcin, nazwisko Janota. No to ktoś mówi, tak się na Śląsku też mówi, że Marcin od Janotki, prawda? Tak się mówi, tak? No właśnie. I na przykład jest Jan Kowalski, to oto tutaj od Kowalszczyny. Tak też możemy powiedzieć. Ale teraz, drodzy państwo, wyobraźcie sobie, że jest taki amerykański aktor, który nazywa się Brad Pitt. Ja tego nie powtórzę. Drodzy państwo, na tą płytę ta artystka, również oczywiście i jej przyjaciele, czekała z wielką niecierpliwością. Ja już tą płytę mam. Państwo może już też zakupili, ewentualnie jeszcze będą to mogli zrobić. Czyli mam na myśli Bernadetę Kowalską i jej ogromną ilość przyjaciół, którą tutaj państwo będą mogli zobaczyć. Płyta W życiu jak w piosence, na płycie 15 utworów, oczywiście każdy znakomity. I już teraz powitajcie na scenę Bernadetę Kowalską i wielu, wielu przyjaciół! Tajemniczo uśmiechała się. Od razu wiedziałem, że na pewno masz pociąg w tę samą stronę co ja. Przypadkiem wybraliśmy ten sam przedział. Pomyślałem, przecież nie będę tak siedział. Nagle taki plan przyszedł mi do głowy, spontaniczny i odlotowy. Sam na sam chcę zostać z tobą, taki grzeszny plan teraz w głowie mam. Sam na sam zostać z tobą, taki grzeszny plan teraz w głowie mam. Sam na sam chcę zostać z tobą, taki grzeszny plan teraz w głowie mam. Sam na sam chcę zostać z tobą, taki grzeszny plan teraz w głowie mam. Bernadeta Kowalska. I tak powoli zdobywałem cię, serce waliło coraz szybciej, pociąg też. Lecz zanim dotarliśmy do mety, to konduktor zaczął sprawdzać bilety. Ty byłaś pierwsza klasa, ja niestety nie. Ale przecież nie tak miało skończyć się. Po środku między wagonami był przedział dla takich jak my.
sam na sam. Chcę zostać z tobą, taki grzeszny plan. Teraz w głowie mam sam na sam. Chcę zostać z tobą, taki grzeszny plan. Teraz w głowie mam sam na sam. Chcę zostać z tobą, taki grzeszny plan. Teraz w głowie mam sam na sam. Chcę zostać z tobą, taki grzeszny plan. Teraz w głowie mam. Piosenka była sam na sam, a tak całkiem sam na sam nie było, prawda? Słuchajcie, witamy was pięknie. Tyle radości dzisiaj i uśmiechów. I myślę, że nie tylko w naszych sercach, ale was, kochani, tak samo. Czego mogę wam życzyć? 10 lat wspaniałych spotkań i 10 lat następnych. Niech tylko się pojawiają piękne kwiaty i dobre słowa. Niebie, wielkie serce na mar-
piękne kwiaty, dobre słowa i pozwólcie Państwo, że te kwiaty właśnie wręczy Pani. A Pana poproszę, żeby je Pan odebrał. Proszę. Brawa dla Pana. Tak, słuchajcie, kochani, piękne kwiaty, dobre słowa wcale nie są za nami. Myślę, że ta piosenka w naszych sercach zostanie, a nadzieję mam wielką i o to Was proszę, żeby w Waszych sercach została. Ale pozwólcie, że teraz Was zaprosimy do utworu z najnowszej płyty, z naszego 9. właściwie albumu, bo 2 płyty kolęd, o których nie mówimy głośno, ale są. No to co? Chcecie znać przepis na handrę? Kto ma dzisiaj handrę? Dzisiaj. No powiedzcie mi, kobieto, dzisiaj handra? No to co? Jedziemy! Wiele rzeczy cieszy mnie na świecie, a prawie tyle samo smuci mnie. Niekiedy mam już dość i muszę zrobić coś, by złość, co zbiera się, odeszła precz. Co robię wtedy, nigdy nie zgadniecie, bo mało kto o moim triku wie. Ja dzisiaj zdradzę Wam, lekarstwo na to mam, najlepszy sposób, jaki na handrę znam. Ja włączam płytę, a tu słyszę, gra mi Steven. Już nie mam pytań, gra muzyka, życie znów kolor ma. Wystarczy kilka nutek, znika smutek, kiedy Steven gra. Czary mary, nie do wiary, Steven i ja. Kiedy rano nie chce wstać się z łóżka, odsłonić okno i otworzyć drzwi. Choć mam przeczucia złe, to nie poddaję się, coś mam na takie dni, już każdy wie. Ja włączam płytę, a tu słyszę, gra mi Steven. Już nie mam pytań, gra muzyka, życie znów kolor ma. Wystarczy kilka nutek, znika smutek, kiedy Steven gra. Czary mary, nie do wiary, Steven i ja. A tu słyszę, gra mi Steven. Już nie mam pytań, gra muzyka, życie znów kolor ma. Wystarczy kilka nutek, znika smutek, kiedy Steven gra. Czary mary, nie do wiary, Steven i ja. Jest recepta, żeby nie zwariować, co sprawia, że na duszy lekko mi. To działa, mówię Wam, pod ręką zawsze mam najlepszy sposób, jaki na handlę znam. Najlepszy sposób, jaki na handlę znam. Najlepszy sposób na handry, naprawdę, zaprosić właśnie marzetki Copacabana z Ciasnej. Podobało Wam się? Super. I tak druga piosenka z naszej najnowszej płyty, W
Życiu jak w piosence, tytułowa piosenka, przewróciła pomysł, tak jak przy szóstej, ostatniej płycie, bo była realizowana na samym końcu, tekst był napisany na samym końcu i prosta prośba była moja do Kasi Matejczyk. Wie Kasiu, napisz o tym, jak kobieta czuje i wie, że wiele dróg jest za nią, ale gdzie jest w tym miejscu, to jest jej najlepiej. I właśnie napisała. Bernadeta Kowalska i przyjaciele. Mnóstwo cześć przyjaciół Bernardo. Tak naprawdę. Ale fajnie wyglądasz. Second hand czy własna produkcja? Prywatna Krawcowa. A ja widzisz tak, a ja tak. Second hand razem szyte własna produkcja. Ja wiedziałam, Asiu, ty jesteś zdolna, wiesz? Kiedyś chcę sama trumnę zrobię, ale jeszcze jest czas. Jeszcze poczekaj, Asiu, poczekaj, zdecydowanie. Słuchajcie, piękne urodziny, nie? 10. i takie piękne urodziny i w takim pięknym miejscu i w takim cudownym towarzystwie. Tak jest. I tylu fajnych gości. I my te kwiaty mamy. Dzisiaj dla tych, co mają premiery swoich nowych płyt, również te piękne róże. Dobrych słów nigdy nie brakuje dla Bernadety. A to oczywiście płyta Bernadety Kowalskiej i przyjaciół. Można już ją sobie nabyć. Tak, tak. Po naszym spotkaniu te płytki, zaproszenia na Dzień Matki, zdjęcie z Joasią, w ogóle dużo jeszcze atrakcji to będzie. Kochani, ja myślę, że trzeba bardzo ważną osobę zaprosić na scenę. Też tak uważamy. Tak. Kochani moi, 10. spotkanie, 10 lat wspólnej zabawy. Przez jednego faceta. Tak, tak. A nie patrz na mnie, to nie moja wina. Główny organizator tych imprez, Box Music, pan Bogdan Tyc. Witamy oklaskami. Bardzo prosimy. Fajnie wyglądasz, no. Naprawdę. Mógłbyś grać za skrońce w filmach przyrodniczych. Ale z tobą. A w rysunkowych. Również oczywiście podziękowania i kwiaty dla pana Bogdana Tyca. Dostaniesz mikrofon, Adami, kwiatki ja ci potrzymam. Ale tylko kwiatki. I to są moje, nie twoje. Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, ja przede wszystkim chciałem podziękować za to, że państwo jesteście 10 lat z nami. Tą galę rozpoczynaliśmy razem z Jasiem Musialikiem. Też dziękuję mu za to. Potem nasze drogi się rozeszły, ale tak bywa. Natomiast kilka lat temu powstała telewizja TVS. Tam dyrektorem został facet, od którego wiele się nauczyliśmy wszyscy. Facet, który spowodował, że Śląska Gala Biesiadna była pokazywana w drugim programie Telewizji Polskiej. Ja, proszę państwa, zaprosiłem tego faceta dzisiaj i on tu jest. Nazywa się Sławek Zieliński. Brawa! Wielkie brawa. Chciałbym podziękować, że przez te 10 lat byli z nami patroni medialni, Dziennik Zachodni, Telewizja TVS, Radio Piekary, Nasze Miasto.pl. Chciałbym podziękować moim artystom, którzy męczą się ze mną już tak długo, ale jakoś wytrzymują. Dobrze, Deta, prawda? Ja jeszcze nie narzekam. Nie wiem, co będzie po dzisiaj. Proszę państwa, a przede wszystkim naprawdę wszyscy chcielibyśmy podziękować wam za to, że jesteście tutaj, jesteście z nami. Przez 10 lat chodzicie na te koncerty. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Organizator Bogdan Tyc. Jeszcze może zadumy jedno pytanie, panie Bogdanie. Czy za rok będziemy się tu mogli trafić w tym miejscu? Ty już jesteś taki stary, że nie wiem, czy ty dotrzymasz tego. Jo, jak jojo, se kupia bilet, ale chodzi mi o nich. Pan tu sama młodzież siedzi, dobrze widziałeś. Oni na pewno, Andrzej, oni na pewno. Bardzo fajnie, więc już za rok zapraszamy, to będzie 11. gala, pani Joanno. Mam nadzieję, że też mnie jeszcze zaproszą. Ja, no myślę, że się z nimi trafimy, no coś będziemy robili. Albo mi fund, no jakiś lifting, nie? Aha. A wiesz co, ja ci powiem, ja już tam te żadne spaje już nie wierzę. Nie tam, ja ci powiem, ja ostatnio był, mnie tam masowała i już nic ci powiem, nic już. Nic ci to nie pomogło? Wiesz, nie jest program nocny, by ci powiedział, co mi pomogło.
Andrzeju, możecie mi, wiesz, masować plecy, a nie to, co myślisz. To znaczy, ja o niczym już nie myślę, no chcę, bo ci powiem, ja, no wiesz, człowiek tak, te imprezyki, to wszystko, to jak odosz, te spa, te dziążki tam, co rozmoczę, tu jakieś tam masowanko, tu tego, ten już mi godo, że co innego mi miała pomasować, no co tam, nie musi co innego masować, byleby w naszym kraju był normalnie było, no, ja se godą, bo jedziesz w Pierunie na imprezę, nie klaskaj teraz, bo mnie zawrzą, jedziesz na imprezę, rozumiesz, i co, w takim Poznaniu, że było ostatnio, i co? I podmórki, tak, nawet ja Asiu nie było, to i to ja nie było nawet. Choć ich się też boja. I pod murkiem i szła taka pani piękna jak ty i no takie szpile miała. Masz takie szpile, nie? Nie, ja mam traktory. No. A ona takie szpile miała i tak idzie i tak na mnie wyjrzała i... Ale bydle. I ogodą pani się nie boi, ogo w rynkach ci wiadomo. I na co mi spać, o? Ja ci godą, ja dostanę po tej robię życie, ja. Tak myślę sobie, słuchajcie, że jak to jest fajnie spotkać się z przyjaciółmi, przez tyle lat, że jest się wśród swoich, nie? Bo wiecie co, ja w ogóle ostatnio wymyśliłam, że starzeć należy się wśród swoich, nie? Bo my się wszyscy wtedy równo starzejemy, nie? A jak takaś wyjedziesz, potem przyjedziesz i patrzysz, a wszystkie kolegi z matury takie stare, a ty nie. Nie? Bo nam się tak wydawało, że my tak fajnie wyglądamy, nie? Że jeszcze się trzymiemy. A to jest tylko nasze wyobrażenie w głowie. Ale wiecie co, może tak być, że my naprawdę fajnie wyglądamy, bo na przykład taka Beatka nie wygląda na swoje latka. Mówisz o Bernadecie? No to Bernadka, co nie wygląda na swoje latka. A widzisz, a ja już mam sklerozę. A chcesz mnie zapytać o te lata? Wiesz co, no... Dobra, dzisiaj nie liczymy. Dzisiaj nie liczymy. To jest moto, ciążka. Ale temat otwarty. Tak? No to kochani, co robimy? Pozwolimy jeszcze Bernadecie zaśpiewać? Tak, myślę, że tak ci fajny finał i to z nowej płyty, będzie ten utwór. Potrzymać ci kwiatki. Nie, ja se potrzymam, ale ja mam dla was. Dziękuję bardzo, proszę. Pięknie. Proszę bardzo. Oddech. Dobrze, że do modugi sztyngel nie uschnie. Nie, Runie. Dziękuję bardzo. Ale ta twoja Rusia będzie miała nawodnienie. Ty, jakby my się za rok trafili... Na twój widok mi się łza w kroku kręci. Ja widzę. Ja się wcale nie dziwię. Ja nie tobie coś... jedynej. Ale ja ci co, bo ty masz ten sam przypadek, nie? Co, Bernadetta? No. Cię przepraszam w ogóle za to imię, ale wiesz co, ja już to już starość. Ale wiecie co, jak ja tu jechała go do mnie, dzisiaj z Geburstach, 10 urodziny, wziąła się ze sobą piersiówka, bo go dumna pija się. Kurde, ja ją do dzisiaj nie umiała znaleźć. No, widzisz. Straszne. No co, chcesz już? Nie, ja akurat tam nie kryję, wiesz? Powieszka Indzie. Ja. Kochani moi, pięknie wam dziękujemy. Ruchem na scenie kierowali do was. Joasia Bartel. Jest ta piersiówka. Paka ci nie. Jo! Ty masz cały polmos w środku pierwszy. Marcin Janota. Nasz ksiądz! Z Panem Bogiem! Andrzej Misz! Dziękuję pięknie, kochani! I Bernadetta Kowalska! Na finał dla was! Do widzenia Państwu! Ty podlej mi też ta moja róża. Zanim dla Państwa zaśpiewamy tą piosenkę W życiu jak w piosence, to jeszcze raz chciałam podziękować za każdy uśmiech, każde wspólne spotkanie i za to, że jesteście razem z nami i z tymi wszystkimi artystami, których bardzo kochacie i spotykacie. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Proszę bardzo, to dla pani. Poproszę pana, żeby pan odebrał. Tak. I tej pani proszę przekazać.
dookoła znowu cisza gra. Myśli me w dal płyną, budzą się wspomnienia dawnych lat, tego co już było. Jak pośród krętych życia dróg układałam z wielu nóg melodię tą. Tak wiele przeszłam dróg, by wreszcie znaleźć swoje miejsce. Dziś, gdy już mam swój skarb, nic więcej nie potrzeba mi. Trzeba szukać wciąż, choć się nieraz nie chce, bo nikt nie wie tego, jak i gdzie szczęście się uśmiechnie. Czas bardzo szybko biegnie, a gdy nadzieja blednie, ja znów śpiewam. Kiedy jestem tu, rozmyślam cicho o tym, co było już.